Szanowni kamraci, szanowne kamratki, witam serdecznie. Proszę Państwa, sprawa złóż naturalnych, ona rozgrzewa dzisiaj do białości ludzi. Ze sprawą tą jestem, proszę Państwa, co najmniej od 1980 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszałem od moich nauczycieli temat złoża naturalne majątek Polski. Jako 21-letni chłopak nie przejmowałem się za bardzo tymi sprawami, bo wydawało mi się, proszę Państwa, że złoża naturalne, wszystkie, łącznie z wodą, należą do narodu polskiego. Ot taka naiwność synka 20-letniego, który wierzy, że po nocy następuje dzień, po dniu następuje noc i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem nie, proszę Państwa. Odsyłam wszystkich do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tam ta sprawa jest precyzyjnie określona, ponieważ po 89 roku, po okrągłym stole, szanowni Państwo, gangsterzy, którzy się dobrali do Polski, różnej maści politycy, różnego pochodzenia, i Pejsatego, i Korowskiego, i Alleluja, i w ogóle wszyscy w sprawie złóż naturalnych zasznurowany ryjek mieli. I tylko niektórzy działacze Solidarności w podstoliku gospodarczym podnieśli temat, że złoża naturalne, litosfera, powinna należeć do narodu polskiego. I takiego zapisu chcieli. Tam wtedy w tym podstoliku gospodarczym, proszę Państwa, był człowiek o nazwisku Szczepański. Zapomniałem w tej chwili jego imienia. I on, Geremek, Mazowiecki i ta cała strona, prawda, która udawała Polaków, bardzo pilnowała, żeby taki zapis się nie znalazł w porozumieniach Okrągłego Stołu, że złoża naturalne, które są pod Polską, należą do narodu polskiego. Oni woleli taki zwrot skarb państwa. Niewielu wtedy było świadomych, co to znaczy, bo niewielu wiedziało, że państwo to nie to samo, co naród. Proszę Państwa, Polacy mieli swoje państwo po 1956 roku do roku 89. Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem Polaków, ponieważ do Polaków, do narodu polskiego należało wszystko. A potem to zostało w myśl zasady odzyskania wolności oddane obcym. I skarb państwa, czyli rząd. Zmieniono konstytucję na konstytucję Kwaśniewskiego, zresztą nielegalnie, bo wybrano, ta konstytucja w referendum narodowym została wybrana zdecydowanie za małą ilością głosów. Ponoć Trybunał czy Sąd Najwyższy klepnął tę konstytucję, nie miałem do tego prawa, nieistotne, bo wiecie Państwo, ja nie jestem aż takim demokratą, żeby się przejmować takimi rzeczami. Uważam, że pewne rzeczy się siłą załatwia i zgodą narodową. I również w tej konstytucji, proszę Państwa, tej Kwaśniewskiej, nie ma zapisane, do kogo należą złoża naturalne. Jest takie zdanie, że Rzeczpospolita Polska jest własnością, prawda, dobrem obywateli. Obywatele doprowadzają mnie do swędzonki umysłowej. Mnie interesuje naród polski. Naród polski. Już w Konstytucji 1935 roku nie ma tego zwrotu naród polski, czyli nie wiadomo, kto jest. W Konstytucji Kwaśniewskiego gdzieś tam w niektórych punktach coś tam wspominają, że skarb państwa jest właścicielem tego bogactwa. Czyli znowu, proszę Państwa, skarb państwa, czyli rząd, czyli wszystkie formy kradzieży, koncesji są zgodne z prawem. Konstytucja na to pozwala. Więcej, szanowni Państwo, powiem Wam. W 2012 roku zostało wprowadzone w życie 1 stycznia nowe prawo górniczo-geologiczne i o tym mówię regularnie od 2016 roku. Apeluję, alarmuję, ale jakbym do kibla mówił. Nikogo to nie interesowało wtedy, w 16 roku. Mam nagrane filmy i u Marcina na NPTV, i u Piotra Koczarowskiego na emisji TV, gdzie mówię. Woda i złoża naturalne własnością narodu. I obowiązkiem posłów, którzy roszczą sobie prawo do bycia posłami narodowymi, jest przywrócenie, stworzenie tej poprawki w Konstytucji, która jasno by mówiła,
woda i wszystko, co pod ziemią, jest własnością polskiego narodu. Nie ma tak, ponieważ wracam do nowego prawa górniczo-geologicznego, panie, panowie, w tym prawie górniczo-geologicznym, które zostało przegłosowane w 2011 roku za zgodą wszystkich posłów. I PO, i PiS, rąsia w rąsie, równiutko, razem, ładnie, a tak, jest taki punkt, uważajcie. Jeżeli państwo wyda koncesję wydobywczą na jakiś teren, bo pod tym terenem jest to bogactwo, które ten koncesjobiorca będzie wydobywał, to właściciel gruntu, na którego to koncesja została wydana, traci prawo do protestu przeciwko ruchowi górniczemu na swoim terenie. To jest gorsze od wywłaszczenia, bo ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, w 75 roku budowano pewien zakład w okolicy, gdzie mieszkałem, i wywłaszczono rolników z ich ziemi, to zapłacono im takie pieniądze, że było ich stać na kupno ziemi w innym miejscu. Tak, proszę państwa. To się działo za PRL-u, ale wtedy rządzili Polacy. Wtedy rządzili endokomuniści, jak chcą niektórzy historycy, i albo hamokomuniści, bo ja jestem określany na przykład przez jednego człowieka, który aspiruje do bycia politykiem, historykiem i taki Savonarola czystości narodowej, że jestem hamokomuną. No cóż, może i jestem hamokomuną, ale wolę zomowca niż korowca. Bo to korowcy doprowadzili do tej tragedii, do tej katastrofy, do tego stanu, w którym obecnie żyjemy. Oni, przebrani za Polaków, doprowadzili do tej sytuacji. Więc wszystkie gadania, żale, bóle, krzyki, piski, wrzaski ukradają nas, rany boskie, koncesje, rany boskie. O dupę rozczaść, o kant dupy chudej dziwki ulicznej. Te biadolenia i te skamlenia. Ja już pomijam, że eminencje, którzy zawsze wychodzą na czoło, bo mają prawo do moralności, do bicia arbitrem spraw duchowych narodu, mają zasznurowane usteczka w tym temacie. O. Gdzie węgiel, gdzie Kościół katolicki, prawda? Ale posłowie PiS-u, bo do PO to nawet nie ma o czym mówić, tam PSL-owcy, jakżeż pięknie udają głupich. Głuparżną. Zapis w Konstytucji mówiący: złoża naturalne własnością narodu polskiego powoduje, że rząd jest tylko reprezentantem tego narodu, reprezentantem właściciela. Czy to jest, kurwa, takie trudne do pojęcia? Żygać mi się chce od tego biadolenia. Żygać mi się chce. Nie mogę już tego słuchać. I wiecie co, młodzi koledzy? Ja mam 60 lat. Według statystyk mam 10 lat przed sobą życia. Mam to w dupie. To wasz problem. Ja będę niewolnikiem jeszcze tylko statystycznie 10 lat. A wy będziecie całe swoje życie płakać, skamlać, użalać się. Mamy w historii najnowszej wspaniałych, wielkich, dzielnych ludzi ze wsi Żurawlów, którzy nie dali ruszyć swego i wygrali bój z największym koncernem światowym o nazwie Chevron. Żurawlanie 411 dni i nocy obronili swoją ziemię przed skażeniem, przez aneksją, przed badaniem i wydobywaniem gazu łupkowego. Obronili naszą wodę pitną, bo wydobywanie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, tak zwanego frackingu, jest nieodwracalnym skażeniem wody pitnej. I ci ludzie w najdłuższym procesie w historii świata, rolniczym proteście, weszli na swoje pola 3 lipca i 411 dni i nocy, lato, jesień, zima, wiosna, lato, tkwili na tych polach, a była tęga zima.
Jeszcze o nich zrobimy specjalny program, bo nie wolno zapomnieć, bo było embargo na nich. Czy to tak trudno zrozumieć? Co mnie obchodzą szczegóły? Ile mamy, ile nie mamy? Obchodzi mnie tylko ten zapis jeden, który załatwi wszystkich gangsterów. Jednoznacznie. Każdy rządzący państwem polskim będzie musiał rozłożyć ręce i powiedzieć: bardzo mi przykro, właścicielem węgla, miedzi, siarki, gazu, kredy, co tam jeszcze mamy? No wszystko, co byśmy chcieli. Tytanu. Kopalnie tytanu na Suwalszczyźnie, które Gierek chciał i prawie że zbudował. Jest naród polski. Naród polski istnieje. Jest coś takiego jak naród polski. Jest coś takiego. Nie otwierajcie swoich pięknych oczont i nie udawajcie, że nie ma. Po jakiemu mówicie? Mówicie po polsku. Waszym zasranym obowiązkiem jest stać na straży polskiego interesu narodowego. Nie polskiej racji stanu. Nie ma takiego zjawiska polska racja stanu. Nie istnieje nic takiego. Polska racja stanu to jest racja stanu obecnego rządu. A rząd jaki jest, każdy widzi. Każdy rząd po 89 rokiem był do dupy niepodobny. Dupa to już jest coś. Tak, proszę Państwa. Wiem, co mówię. Więc rozstaniemy się. Nie płaczcie, nie użalajcie się, nie skamlajcie, tylko żądajcie jednego zapisu. Złoża naturalne, bogactwo naturalne i woda własnością narodu polskiego. Jak mantrę to powtarzajcie. Złoża naturalne, bogactwa naturalne Polski plus woda własnością narodu polskiego. Jak mantrę na okrągło. Oni do was całymi tekstami, całymi paragrafami, a wy kiwajcie główką i mówicie: woda i złoża naturalne własnością narodu polskiego. Jak oni wam będą próbowali coś powiedzieć, to powiedzcie wtedy: pierdolcie się! Wara! Można. Dosyć tej hipokryzji, tej udawanej grzeczności. Zbaniaka! Łamać nosy, rozbijać wargi, wybijać zęby. Złoża naturalne własnością narodu polskiego. To takie proste. Nic więcej. Plus woda. Woda pitna, nieograniczone prawo i dostęp dla narodu polskiego. Nic więcej. I aż tyle, szanowni państwo. I aż tyle. Ja będę mówił, a Marcin będzie wygaszał. Na okrągło. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. Zapis w Konstytucji. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. I zapis w Konstytucji. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. I zapis w Konstytucji. Złoża naturalne własnością narodu polskiego. I woda i zapis w Konstytucji. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. I zapis w Konstytucji. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. I zapis w Konstytucji. Złoża naturalne własnością narodu polskiego plus woda. I zapis w Konstytucji. Złoża naturalne własnością narodu polskiego. I zapis w Konstytucji. Nie podoba się to wypierdalać! Nie macie gdzie? Za morze! Czerwone! Tak trudno zrozumieć? Czołem wielkiej narodowej Polsce. Niezależna Polska TV.